Cześć, cześć, tutaj Pawson. Witam was w ostatnim odcinku już Battlefielda Bad Company 2. Tu mamy troszkę gości do załatwienia. Może ich z boku będziemy tutaj zachodzić. Będzie nam łatwiej to robić. Widzicie? Mamy dobrą pozycję. Nie próbowałem. I całkiem nieźle poszło. Jak widzicie. Dobra. Znowu te RPG. Oni to są jacyś sadyści tutaj. Nie mogę tego gościa trafić. Tam mnie ciągle zabijają na końcu. Jest bardzo miło z ich strony. Mam nadzieję, że tym razem już przejdę. Nie zamierzam się podnosić. Kurwa. Przydałaby mi się tu pomoc. Balon konkretnie. Kurde no! Ledwie wyjdę, już mnie zabijają. Mam z kolejny. Dobra, wycofiłem. Skóry nie będą strzelać już. Tutaj jeszcze. Znów granat wrzucili. Dobra. Chować się. Ile będziecie żyli, no panowie, no. Ile chcecie żyć? Ale przyszedłem kawałek dalej. Kawałek dalej. Minimalny sukces, przynajmniej. No tu nie byłem. Dobra, nie dostaniemy się tam pod tym ostrzałem. Pokryjemy ich ogniem, wy pójdziecie do przodu, a my za wami. Nie podnosić się! Dobra. Idę! Wołają już na obiad, widzicie jak to jest na święta w domu. Nie chcę, żeby mnie tutaj zabili, bo... będzie chujowo strasznie. A widzę cię. Kno jeden. Dobra. Gdzie są następni? Pachurze, ja słyszę tą kakłę też wielinie. Nie widzę chłopaków. Jak mnie tu zabije, to...
nie będzie zbyt ciekawie. Dobra, doszliśmy do filmu. No jak tam? Dobrze wyglądasz. Bardzo śmieszne, Marlo. Jeśli obaj nie zginiemy, zamierzam obejrzeć cię ze skóry jakiegoś jelenia. Hej, hej, hej! Samolot ruszył z miejsca! Spójrzcie, jakie to cholerstwo wielkie! To AN-225. Ogromne bydle. Rozbudowana wersja AN-224. Największy samolot w historii. Zabiera na pokład 253 tony. No co? Znam się na tym. Czy ta broń nie powinna była zniszczyć samolotu? Ta! Wygląda na to, że przy broni skalarnej epicentrum jest bezpieczne. Za to dalej... Tak czy siak. Nie sądzę, żebyśmy dali radę go zastrzelić. Kto się pisze na porwanie samolotu? Antonowa, myśmy nie porwali. Musimy porwać. Dobra, panowie, ja tu robię chwilę przerwy, idę na obiad. I zaraz wracamy. Cześć, wracamy. Wracamy, już po obiedzie. Lecimy dalej. Samolot odlatuje! Musimy, kurwa, naginać! Od tam! Zdążymy. Tak skrypcik będzie działał dopiero wtedy, gdy jadę i biegnę. Samolot odjeżdża! Dalej! Za nim! Ruszaj, dupy! Szybko! Po drabinie! Jazda! To wiadomo było, że tędy. Akurat. I na samolot sobie wskoczymy. Wszystko rozpitalili wokoło. Musi jeszcze biegną wszyscy. Akcja w pociągu, znaczy w pociągu, co ja mówię. Długa noc. Wyczekiwanie, planowanie. Mówią, że najciemniej jest tuż przed wschodem słońca. A przecież czasami wystarczy włączyć światło. W powietrzu. Mesto, zadźwiaj strażnika i zabierz mu broń. No już. Я услышал разговор с лодки, они говорят, что если тут шухер, устроил десяток спецназовцев. Да, не думаю. Рот, сзади! Файня же дошла, да? Файня же дошла, да? Эстон, задвигай страшника и забежь по брать. Ой, уж. Я услышал разговор с лодки, они говорят, что если тут шухер, устроил десяток спецназовцев. Да, не думаю, что десяток бойцов на такой способ. А ты мусь поводь, иначе... Ты что слышал? Разведка пытается выйти сейчас на их след в паре километров отсюда. Ничего зробя. Десяток. Вот чёрт. Пойдёшь в фрейже? Брат, сзади! Але как вам его зачкать, как тен? Co, wypisane to nie macie? Zaczyna się! Jak się udało? Strzelaj! Strzelaj! Dzięki, że mi powiedzieliście, jaką mam broń. Bogu dzięki. Broń. Prawie nie mam amunicji. Ja też. Na samolocie wystarczy strzelić jakiś luk czy w coś. No, mamy full amunicji. Kurde, trzymacie nisko, są następni. Wiele kontaktu! Rozwalić ci! Ja mam, że w takim samolocie strzelać to... ciekawego.
wyjść. Sprawdziłeś go! Taki! No, akcja tu jest konkretna. W samolocie strzelamy, widzicie? Tylko Bóg mógłby tu coś zaradzić. Albo duża ilość C4. Tak, trzeba by go rozpierzyć na kawałki. Pamiętasz rozkład kokpitu? Tak, wszystko mam tutaj. Zero stres. Dobra, pilotował który samolot? Okej. Później będziemy się martwić. Jazda. Dobra. Dobry kawał. Dobra, dość tych zasranych skradanek. Gotowe. Ruszamy. Chłopaki zginęli. Idziemy na górę. Są za tymi drzwiami. Sforsujemy je, ty idziesz przodem. Kiedy pokażę się dym, postrzelać ich. Za tego siokę to! Jazda, jazda! Ale kurwa, tu nie ma gdzie się schować! Ruchy, nie zatrzymywajcie! Za dobrze. Strzelaj dalej, PS! Siur, zabili mnie! Zabili Pawsona, bo Pawson miał słaby karabin! Siur, tu wleje! Jazda, jazda! Trafiliście w złe towarzystwo! Ale kurwa, tu nie ma gdzie się schować! Uwaga! Ci już nie żyli. Kurwa macie, ale tu walą! Nie ma się gdzie chować, to prawda? Strasznie walą. Zabijcie go, no. Nie ma gdzie się schować. Zabijcie chłopaka, no. Czekajcie, może wezmę potężniejszą broń. Miał 100 naboi. Ruchy, nie zatrzymywacie! Strzelaj dalej, PS! Przyciśnij! No. Jest jeden problem. Nic nie widzę. Nie widzę, do kogo walę. Rozpieprzyliśmy ten samolot cały. Że on w ogóle jeszcze leci. To jest cud. Nie ma, uciekli. Gdzie u diabła jest Kirylenko? Jesteśmy jakieś 130 km od Teksasu i szybko się zbliżamy. Sierżancie, nie ma czasu. Panowie, związek chemiczny, który mi przekazaliście, ochroni nas przed skutkami wybuchu. I za to jestem wam niezmiernie wdzięczny. Miłego oglądania. To, że nie mogliśmy wejść do zbrojowni, nie jest do końca prawdą, co? Cóż, nie, ale... A, pies to jebał. Na emeryturze i tak bym się tylko nudził. Spóźniliście się. Jesteśmy już prawie w punkcie zero. Nie sądzę. Do roboty. Co? Co robisz? Cofnę się, chłopcy. Hej, czas na pokaz. Mm.
Dobra! Zbierajmy się stąd! Czekamy. Czekamy. Królestwo spada! Pod! Gdzie jest Kirylenko? Go, go, go! No, uciekł z tym. Nie mam teraz tego. Muszę skoczyć za nim. Chodź tu, pani Kirylenko zostanie zamordowany zaraz przeze mnie. Nie mam tu celownika. Kirylenko za bardzo nie będzie żył. No chłopaki, chłopaki, dajcie mi to, dajcie mi to. Bo mi to jest bardzo, bardzo potrzebne. No, przeżyliśmy. Uratowaliśmy Stany Zjednoczone, zostałem bohaterem. Tak jak chciałem zostać. Wreszcie Texas! Nie ma jak w domu! Dobra, dobra. Wcześniej czy później musiałem wpaść tu z wizytą. Jasny gwint. Co teraz zrobimy? Sierżancie, to nic pan nie mówi. Powinieneś chyba spytać Marlowa. Dzięki niemu jestem oficjalnie emerytem. Ekstra się sprawiłeś, Marlow. Ja? Daj spokój, Słyca. Ty to niby co? Nie wiem, było w porzu, ale prawda jest taka, że te całe specoddziały to jednak nie mój styl. Dobra, pora się zabawić. Znam lokal, który spodoba się wam jak jasna cholera. Jest tam taka jedna cizia, ma na imię Chantal, potrafi... Oddział! Baczność! Napijem się przy okazji herbatki. Obejrzymy ostatni filmik. A potem pójdziemy do Chantal. Sir! Spocznij. Rząd Stanów Zjednoczonych, szczerze wam dziękuję. Cóż, cholernie przykro mi to powiedzieć, ale będziecie musieli pójść ze mną. Dlaczego, sir? Rosjanie zaatakowali. A nie, sir, to nie oni, to my. Właśnie wysadziliśmy tę ich super broń. To znaczy, inwazja odwołana. Nie tutaj. Oni idą przez Alaskę. Przez Alaskę? Są w życiu takie chwile, gdy lepiej nie mieć racji. No to słabo. Słabo, słabo. To bardzo słabo. I tak się kończy nam ta zaczna gierka z 2010 roku Battlefield Bad Company 2. Powiem wam, że mogę dać śmiałą ósemkę, są jakieś tam niedociągnięcia, trochę tych błędów jest, ale możliwe, że to jest wina to, że gramy na dziesiątce już i gra nie do końca wspiera ten system. Ale przyjemnie strzelało mi się jak dawno. No powiem wam, że grałem ostatnio w Crysisa i nie grałem się tak dobrze jak tutaj w Battlefielda. Dobra, trzymajcie się i widzimy się w kolejnych seriach. Hej!